tak naprawdę to już planuję w tym roku zakończyć ten ostatni wyścig. Zawsze robiłem generalkę, w tym roku chyba już nie zrobię, brakuje mi jeden wyścig. No zobaczymy, oby tylko nie padało. Oczywiście dzisiaj spodziewamy się fajnej jazdy, będzie wesoło, będzie z tymi podwyższeniami, przewyższeniami, najazdami, będzie bardzo fajnie. Czekamy na gorący doping, mam nadzieję, że pogoda dzisiaj dopisze. Nie będzie tego, co było na Mnichu, bo na Mnichu była katastrofa, jeżeli chodzi o pogodę. Liczymy na gruby doping, liczymy na fajne wyniki, no nic, no i bawimy się. Chyba trasa bardzo ciężka, trudno, dużo podjazdów, także było co jechać. Kurczę, można by było jeszcze jedno krążenie dołożyć, taka wspaniała aura pogodowa, aż chce się jechać dalej trochę. Tlenu brakuje, ale tutaj przy takich pięknych widokach to wszystko rekompensuje, także rewelacja. Było szybko, runda krótka, ale bardzo ciekawa, z charakterystycznym podjazdem, tak zwany kieł Huzara. Tam było dosyć męcząco, cały czas na stojąco. Piękny wyścig, piękna pogoda. Dziękujemy organizatorowi. Say they'll make you a star if you'll just sign your name. But that man doesn't know that we are bulletproof. Keep one foot on the sky and a foot on the roof. Ciężko było odjechać na początku, później już większość zawodników postanowiła walczyć, ostatni wyścig w sezonie. Także uformowała się najpierw 12-osobowa grupka, później 3-osobowa. Tu rozegraliśmy walkę o zwycięstwo na ostatnim podjeździe pod Jeżyce. Podjazd trudny, ale o to chodzi w kolarstwie. Im bardziej boli, tym lepiej. Więc na podjeździe było bardzo trudno, ale tu teraz na mecie jest wielka satysfakcja. Bardzo ciężko ze względu na te górki, no wolę płaskie, ale co roku tutaj wracam, więc no nie wyobrażam sobie nie wrócić i w tym. I taka właśnie była runda spadających liści. Ósmy etap cyklu PKO Ubezpieczenia Via Dolny Śląsk za nami. Świetna trasa, zebrała bardzo dobre opinie. Piękna pogoda, trafiona, trochę chłodno, ale to co najważniejsze, nie padało. I bardzo fajna rywalizacja. Znowu dopadł nas reżim sanitarny, ale dajemy sobie radę i dziękujemy Wam bardzo serdecznie za współpracę i kooperację również w tym bardzo ważnym aspekcie organizacji wyścigu.